kilka lat temu miało 3,22. Miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Będziemy w dzisiejszej audycji przeplatać naszą rozmowę również tym, co działo się wczoraj, bo wczoraj znakomity dzień dla Polski, dla polskich piłkarzy, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Najpierw zapytam Cię o Arkadiusza Milika. Jakby zupełnie inny piłkarz, odblokowany, bez kompleksów, świetnie grający, zapewnił Napoli zwycięstwo, strzelając dwie bramki w meczu z Dynamem, Kijów. Jak uważasz, czy to jest ten prawdziwy Arkadiusz Milik, ten, który wczoraj w Napoli tak brylował? Ja tak naprawdę nie potrafię rozgryźć Arkadiusza Milika, bo był krytykowany za mecz z Kazachstanem w eliminacjach do Mistrzostw Świata, bo oczywiście nie wykorzystywał dogodnych sytuacji, ale mimo wszystko w tych sytuacjach potrafił się znaleźć. Tak? A w Napoli to już nie jest jego taki pierwszy mecz. Ja sobie przypominam mecz ligowy z Milanem, wygrany 4-2 bodajże przez Napoli, gdzie tam też zdobył dwie bramki. No, wczoraj był bohaterem. Można powiedzieć, że gdyby nie jego bramki, to Napoli by przegrało. I teraz tak. Czy gra w Napoli wiąże się z mniejszą presją niż gra w reprezentacji Polski? No bo ten piłkarz pokazuje, że potrafi. Tak? Natomiast ja chciałem zauważyć, że te sytuacje, w których padły bramki dla Napoli, były o wiele trudniejsze niż te w meczu z Kazachstanem. I być może są tacy piłkarze i być może Milik do nich należy, że im trudniej, tym dla niego łatwiej. Tak? Że łatwa sytuacja jest niewykorzystana, a kiedy nikt się po nim nie spodziewa, nikt od niego za wiele nie oczekuje, to wtedy strzela. Arkadiusz Milik jest kochany w Neapolu. Można nawet powiedzieć, że całe Włochy kochają Arkadiusza Milika i jego tę złotą głowę, jak została określona, więc posłuchajmy teraz, co włoska prasa pisała dziś o wczorajszym występie naszego napastnika. Według dziennika La Gazzetta dello Sport już się tak stało. Najpopularniejszy włoski dziennik sportowy prowokacyjnie pyta już w tytule, kim był ten Higuain, po czym przypomina, że w pierwszych czterech meczach w koszulce Napoli Argentyńczyk zdobył trzy bramki, a Polak o jedną więcej. Czytając komentarze po meczu rozegranym w Kijowie, można odnieść wrażenie, że w zespole gości grał tylko polski piłkarz, nazwany gigantem i złotogłowym, bo obie bramki strzelił głową. Mniej komplementów zbiera sam klub z Neapolu, ponieważ miał jeszcze momenty słabości i zagubienia i zupełnie nie wykorzystał przewagi, kiedy Dynamo grało w dziesiątkę. To i owo więc trener Maurizio Sarri będzie musiał poprawić, zanim za 15 dni zmierzy się z portugalską Benficą. Sprawozdawcy włoskiego radia i telewizji w relacjach z meczu w Kijowie przypomnieli sukcesy Zbigniewa Bońka i Grzegorza Lato po to, aby powiedzieć, że ich godnymi następcami są Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik. Arek dla neapolitańskich kibiców. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Arkadiusz Milik świetnie sobie radzi w Napoli, świetnie sobie radzi na tym najwyższym europejskim poziomie, strzelając bramki. No, do tego poziomu jeszcze trochę brakuje. Legii Warszawa, która gra teraz z Borussią Dortmund. Jak wygląda sytuacja? Czy coś się zmieniło? O to pytam Adama Maleckiego, który jest na stadionie przy Łazienkowskiej. No, zmieniło się o tyle, że był pierwszy strzał tak naprawdę na bramkę Legii Warszawa. Głową strzelał Tomasz Jodłowic, natomiast piłka leciała za wysoko, wyskoczył, natomiast tylko mógł czubkiem głowy uderzyć piłkę, nie na tyle mocno, żeby ją skierować w światło bramki, tak, żeby pokonać Burkiego, bramkarza Borussii Dortmund. Niestety, jeżeli chodzi o grę, no trochę śmielej rzeczywiście Legia gra. Przed chwilą taka szybka kontra, Guilherme tutaj się przedarł lewą stronę, szybkie zagranie na klepkę, przerzucenie na środek do Jodłowca, Jodłowiec piłkę przerzucił dalej, ach, ale teraz Borussia Dortmund to jest znowu bardzo szybko, te czarno-żółte pszczółki przemieszczają się z jednej strony na drugą, naprawdę oni są tak dynamiczni, z taką łatwością, jak w masło wchodzą w tę obronę Legii Warszawa i rzeczywiście ani się obejrzeć i już jest kolejna akcja. Akcja za akcją sunie w przypadku Borussii Dortmund. No i potem właśnie ta akcja, o której mówiłem, Legii Warszawa, tak jakby się trochę otworzyły te głowy zamknięte legionistów, przerzuceni od łowca na prawą stronę, tam Langil dośrodkowywał, no i była całkiem dobra okazja dla Kazajszwiliego, żeby strzelać, ale piłka tam rykoszetem wylądowała
wylądowała na rzucie rożnym, a potem właśnie przy tym dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Może teraz Legia znowu Kazajszwili, ale znowu trafia w jednego z obrońców Borussii Dortmund. No i będzie rzut rożny dla Legii Warszawa. Będzie kolejna szansa na to, żeby jakoś postarać się przynajmniej zagrozić, żeby te statystyki wyglądały nieco lepiej, bo jak na razie patrzymy na ten wielki telebim w rogu stadionu, tam gdzie są kibice Legii, tam gdzie większość kibiców Legii, bo to przecież prawie 28 tysięcy kibiców i tylko 1700, którzy przyjechali z Borussii, ale tutaj bardzo żywiołowo po mojej prawej stronie w tym małym buforowym sektorze oddzielonym buforami wspierają swoją drużynę. No ale teraz Borussia się cofnęła, tak jakby czekali już na to, żeby zakończyła się ta pierwsza połowa, żeby mogli trochę odpocząć. Już zapewne też myślą o kolejnych spotkaniach ligowych. Mówiliście o tym, że priorytetem dla Legii Warszawa jest Liga, jest to spotkanie z Zagłębiem Lubin. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, żeby spocząć na laurach, jeżeli chodzi o te wielkie marzenia. A tym marzeniem przecież była gra w Lidze Mistrzów. Po 20 latach w przypadku polskiej drużyny, po 21 latach w przypadku Legii Warszawa, przecież która potrafiła w pięknych, pamiętnych czasach wychodzić z grupy i jeszcze pokazywać się z fantastycznej strony. No ale może dzisiaj Legia przynajmniej uda się tą honorową bramkę strzelić, pokazać temu wicemistrzowi Niemiec, który ma w swoich przecież świetnych zawodników. Jest to, co mnie zdumiewa tak naprawdę, to jest to, że tak świetnie w ofensywie potrafią grać piłkarze, którzy przecież są obrońcami. Mark Bartra, który bardzo często pojawia się z przodu, także Sokratis, no już w środku ten defensywny zawodnik Julian Weigl, który tak naprawdę potrafi bardzo dobrze rozgrywać. Teraz to środkowanie bardzo dobre, ale niestety Byrki bardzo dobrze do środka wypiąstkował tę piłkę. No i musi od początku Legia Warszawa konstruować akcję, ale to jest lepszy fragment gry. Teraz jakby Legia uwierzyła w to, że można coś zrobić, że można pokazać, że mistrza Polski stać na to, żeby konstruować akcję, żeby zbliżyć się do bramki, no i może trochę postraszyć wicemistrza Niemiec, no ale na razie jest 38 minuta spotkania i 0-3. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Na stadion Legii jeszcze raz w tej audycji sportowej w Polskim Radiu 24 wrócimy. Przypomnę Państwu, że Bartosz Orłowski jest w moim studiu i chciałem zapytać o kolejne mecze Ligi Mistrzów Legii Warszawa. W drugim spotkaniu tej grupy Real Madryt gra ze Sportingiem Lizbona. Tutaj bez bramek, jak na razie, 0-0. Jeśli tutaj Legia przegra, mówię jeśli, bo wiadomo, jest to sport i wszystko może się zdarzyć, to będzie później już tylko trudniej. Real Madryt i Sporting Lizbona to są rywale kolejni Legii Warszawa. Możliwe jest to takie zerowe, niechlubne konto Legii na koniec fazy grupowej? To znaczy, nie wiem, czy Legii będzie trudniej w meczu ze Sportingiem Lizbona niż w meczu z Borussią Dortmund. Nawet sam fakt, że Borussia Dortmund była losowana z drugiego koszyka, a Sporting Lizbona z trzeciego, mówi nam sporo o tym, że Sporting jest jednak słabszą drużyną od Borussii. Natomiast piłkarze powtarzali, że fajnie by było zająć trzecie miejsce w grupie, które daje awans do 1/16 Ligi Europy na wiosnę. To już bardziej realny cel. To już bardziej realny, tylko zakładając porażki Legii dwie z Realem i z Borussią i tak samo Sportingu, będzie się liczyła bezpośrednia jakby rywalizacja między Portugalczykami a Legią. Nawet gdyby jakimś cudem, no przepraszam, że tak mówię, ale tak to trzeba w takiej kategorii traktować, ta rywalizacja wyszła na remis, to będą się liczyły jakby bilans bramek z pozostałymi drużynami. No ja nie wiem, czy Sporting jest drużyną, która pozwoli sobie Borussii strzelić trzy bramki w kwadrans tak naprawdę. Sporting jest najsłabszą drużyną tej z tych trzech drużyn, ale i tak o wiele lepsza od Legii. Tak? Można się pocieszać, że odeszło tam siedmiu piłkarzy. João Mario do Interu, który jest mistrzem Europy tak naprawdę. Ale właśnie, w dalszym ciągu oni tych mistrzów Europy mają, więc to też jest bardzo wymowne. I ja uważam, że remis, jeden punkt wywalczony w tej grupie, remis ze Sportingiem Lizbona,
należałoby się z tego cieszyć. A czy uważasz, że polityka transferowa prowadzona przez Legię teraz, po awansie, czy w trakcie jeszcze eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów jest prowadzona odpowiednio? Bo mi się wydaje, że ten zespół kilka sezonów temu lepiej, o wiele lepiej radziłby sobie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Pytanie, czy lepiej by sobie radził ze względu na personalia, czy ze względu na osoby trenerów, które prowadziły Legię, bo oczywiście nikomu nie było żal, jak odchodził Hengberg, jak został zwolniony, ale ja sobie przypominam mecz Legii Warszawa z Celticiem Glasgow w Warszawie w eliminacjach Ligi Mistrzów 2 lata temu bodajże. Ja przecierałem oczy ze zdumienia, że Legia tak potrafiła grać. Za trenera Czerczesowa Legia też zupełnie inaczej grała, a trener Hasi wygląda na człowieka, który nie potrafi się odnaleźć w naszych realiach. Jest krytykowany i moim zdaniem słusznie, bo mówiło się, dobrze, to jest początek, dajmy mu czas, przyjdzie przerwa na mecze reprezentacji, wtedy on tak naprawdę pierwszy raz będzie mógł na spokojnie potrenować, bo pamiętamy, jaka była sytuacja po Euro, że z marszu piłkarze wchodzili. No i co? Przyszła przerwa na reprezentację, trener Hasi 2 tygodnie spokoju miał i jest porażka w mieczeczy 2-1. Ja się domyślam, że gdyby nie ta Liga Mistrzów, to trener już dawno by w Legii nie pracował, tylko prezes też ma związane ręce. No bo fakt, nie zadowalają nas wyniki osiągane w Ekstraklasie, ale co, zwolnimy trenera, który pierwszy raz od 20 lat z polskim klubem awansował do Ligi Mistrzów? To jest taka trochę sytuacja bez wyjścia, mi się wydaje. Niektórzy mogą powiedzieć, że każdy trener wprowadziłby Legię w tej sytuacji, przy takim losowaniu do fazy grupowej, ale to już jest temat na inną rozmowę i na inną audycję. Prosimy jeszcze raz o krótki raport z Łazienkowskiej, gdzie jest Adam Malecki. Czy Legia trochę poprawiła swoją grę i czy jest spokojniej? No, jest na pewno odważniej, jeżeli chodzi o postawę Legii Warszawa. Śmielej sobie poczynają. Natomiast no, Borussia Dortmund jest bardzo dobrze ustawiona i to oni teraz widać, że mają ochotę pograć z kontry. Trochę mam wrażenie, jakby to były trenowane różne warianty podczas takiej gierki towarzyskiej i Borussia Dortmund decyduje o tym, że teraz zagramy w taki sposób, zagramy z kontry, a teraz atak pozycyjny. No i taki trochę treningowy przebieg ma ten mecz, jeżeli chodzi o Borussię Dortmund. Komfortowa sytuacja, 42 minuta i prowadzenie 3-0. W przypadku Legii przegrywa 0-3. Także jak to woli, tak może na to spojrzeć. Natomiast no, Legia Warszawa będzie miała bardzo trudną sytuację. Też trzeba podchodzić w tym momencie do tego na spokoju i starać się jakoś kreować akcję. Tak jak teraz prostopadłe podanie Mulena do Langilla, no ale Schmelzer, doświadczony Schmelzer, jest na miejscu, jest tam, gdzie być powinien, więc te minuty powoli już będą toczyć się w stronę 45 minuty, wtedy na spokojnie obie drużyny pójdą do szatni, będzie można zebrać myśli, trochę uzupełnić płyny, no i także pozbierać się w przypadku Legii Warszawa. Dużo mówiło się o tej męskiej rozmowie, która miała miejsce po meczu z Termaliką Bruk-Betnie-Ciecza, a może teraz też kilka ostrych męskich słów niepotrzebnych. Może Arkadiusz Malarz powinien wejść tam do szatni i powiedzieć: chłopaki, wychodzimy na drugą połowę i pokażmy, na co stać mistrza Polski. 44 minuta spotkania i wciąż 3-0 dla Borussii Dortmund. A z Łazienkowskiej mówił dla Państwa Adam Malecki. Bardzo dziękuję za relację. Przypomnę, Liga Mistrzów oczywiście dla nas się nie kończy, bo już 27 września mecz wyjazdowy ze Sportingiem Lizbona i później 18 października również na wyjeździe na Santiago Bernabeu z legendarnym Realem Madryt. Portal sportowy Polskiego Radia oczywiście zaangażowany w Ligę Mistrzów jest. No właśnie, humory mamy kiepskie patrząc na grę Legii, ale Liga Mistrzów to jednak święto, które warto śledzić. Zapraszam na stronę Liga Mistrzów Polskie Radio.pl. Tam galerie zdjęć, komentarze, relacje, droga Legii do Ligi Mistrzów, historia polskich klubów w Lidze Mistrzów, terminarz oraz kadra Legii i dużo, dużo więcej, także serdecznie zapraszamy. A mówił dla Państwa Bartosz Orłowski, Sport, Polskie Radio.pl. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję już za uwagę. Filip Jastrzębski, do usłyszenia. Autopromocja. Do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl.
Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Minęła 21.30. Paulina Łukawska, zapraszam. Minister Witold Waszczykowski spotkał się z prezydentem Ukrainy. Rozmawiano m.in. o współpracy gospodarczej, poruszono też kwestie historyczne. Szef polskiej dyplomacji przebywa z wizytą w ukraińskiej stolicy.